Dobra, ja się z wami żegnam. Lecę na pasterkę. Trzymajcie się. Lecę na motopasterkę. A wiecie czym? Tak. Dość fajna przygoda z tym samochodem, no bo nie każdy ma okazję sprawdzić sobie Suprę na trasie. I to tą najnowszą. Ja się jaram. O! 100 km przede mną. Przy okazji będę mógł sprawdzić spalanie na trasie, przyspieszenie na trasie. Zobaczymy, jak tu jeździ. A oprócz tego zobaczymy, jak się bawi Łódź w wigilijną noc. Resetujemy średnie zużycie i zobaczymy, jak na odległości 100 km sprawdzi się Supra, czy jest ekonomiczna. Uwaga, uwzględniam, będę jeździł naprawdę, starał się przynajmniej jeździć ekonomicznie. Oczywiście jak już dojadę do Łodzi, to nie będziemy jeździć ekonomicznie i zobaczymy, co ten samochód potrafi i do czego został stworzony. Siemanko, siemanko. I z Karolem. Ano. Lecimy razem we trójkę. No jadę już tak, na trasie jakieś pół godziny, z prędkością 120-140 na godzinę. Średnie spalanie wynosi 7 litrów. No i od kilkunastu minut nie poszło ani w górę, ani w dół o 1/10. Więc myślę, że na tym można zakończyć pomiar, bo po prostu jest mi już zbyt nudno. Teraz trzeba troszeczkę pozapierdzielać. Także w miarę możliwości jedziemy. Supra robi najlepszą robotę na razie. Świątecznie i to szanuję, to jest zajebiste. Nieważne jest auto, ważne jest to, co się dzieje tutaj dookoła. I to jest fajne. Jak... No i nasz słynny driftowóz. Pamiętacie go z 6 grudnia z Mikołajek? Dzisiaj też kolorowy. I co, głowa boli od wsiadania? Ale zaryłeś, jak wsiadałeś? Ten z choinką przyjechał, patrzcie. O, Mikołaj przyjechał. Chłopaki się pogryzli. A tym autem jeździłem jakieś 2 tygodnie temu. To jest M4 od Detailera, którego właśnie widzicie za kierownicą. Pip, 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 pip. Tylko nie gazuj teraz. Dotarliśmy na drugi spot, ale tu się nic nie dzieje, wszyscy nadal stoją. Jedziemy na następne. Ładnie ściął. Jeszcze macha. Swoją superkę zostawiam jak najdalej. No, to znowu to powtórzy się to, co na każdym zlocie mówię, czyli po prostu boję się, że ktoś coś zrobi. No, lepiej być przezornym. I lecimy zobaczyć, co tam bokiem latają nasi znajomi. Policja przyjechała i rondo puste. Bokiem, 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 bokiem. Jak ci się podoba wnętrze? Adrian? Zajebiście to wygląda, bo to inaczej zupełnie wygląda na tym, na żywo niż na zdjęciu. Zdecydowanie na plus, nie? Moim zdaniem. Dobra, ludzie się porozjeżdżali, jeszcze jakieś kolanka, Adele są grane, nie wiadomo co. My lecimy na Warszawę. Teraz przywiozłem Karolę, jakie jest? Zajebiście. Tak niesamowite auto zrywne i tak naprawdę on tak... No, po tej drodze. Podatny jest, co? Podatny strasznie. Kurde. A też tak widzę, chyba łatwo jest do opanowania, jak już wyleci. No, ja tam profesjonalistą nie jestem oczywiście. No i na sam koniec. Czeka mnie mycie samochodu w drodze do domu i powiem wam szczerze,
Ja lubię to robić. Lubię myć auta, nie wiem, jestem takim pedantem, jeśli chodzi o cudze auta, które właśnie testuję. Każde auto myję czasami nawet 2-3 razy dziennie. Ten samochód chyba trzeci raz dzisiaj już myję. Pasterka się udała. Dajcie znać, co sądzicie o tej Suprze, a jeżeli chcecie ją przetestować na własnej skórze, napiszcie do mnie albo do wypożyczalni Drive Warsaw, na Instagramie do mnie, gdziekolwiek, po prostu przekieruję was tam, gdzie trzeba, no bo podobno mało tych egzemplarzy na świecie. Cześć, trzymajcie się.